Ja się nazywam Dorian, pracuję w firmie Scalac. Gdyby ktoś z jakiegoś powodu chciał się ze mną skontaktować, to tutaj jest mój adres e-mail. I chyba tyle na początek. Temat prezentacji to jak pisać testy automatyczne i przy tym nie zwariować. Jeszcze może kilka słów o tym, czym ja się zajmuję. Jestem programistą głównie JVM-a. Przede wszystkim mam doświadczenie z Javą. Ostatnio interesuję się samą skalą i programowaniem funkcyjnym. No ale dzisiaj nie o tym. O czym będzie dzisiejsza prezentacja? Przede wszystkim będzie o testowaniu z punktu widzenia programistów. Przede wszystkim będzie dotyczyła testowania samych mikroserwisów, dlatego że w tym aspekcie mam największe doświadczenie. Będzie trochę o samej architekturze, w jaki sposób architektura wspiera sam proces pisania testów. W jaki sposób dobra architektura może wspierać ten proces i też w jaki sposób zła architektura może przeszkadzać w pisaniu testów. No i będzie też trochę, będzie taka dość pokaźna lista błędów, które w mojej karierze programistycznej zrobiłem. Dobrze, o czym nie będzie? No nie będzie o testowaniu aplikacji na urządzenia mobilne oraz nie będzie też o testowaniu frontendu, dlatego że po prostu na tym się nie znam, nigdy tego nie robiłem. Drugi powód jest taki, że jeżeli chodzi o frontend, to tak naprawdę w mojej karierze programistycznej nigdy nie widziałem aplikacji frontendowej, która byłaby tak przetestowana, że tak powiem, tak jak lubię. No ale może potem w lolku ktoś mi opowie, że jest to możliwe do zrobienia. No i nie będzie też o konkretnych technologiach. Postaram się tutaj zaszczepić wam taką, nie wiem, ideę dotyczącą samego pisania testów. No, same technologie, to już jest dość wtórna sprawa. Zanim jeszcze zaczniemy tak konkretnie prezentację, mam do was pytanie odnośnie tego, jak wygląda wasze doświadczenie z testowaniem. Ilu z was pracuje aktualnie przy projekcie, przy którym jest zestaw testów? Tak na początku mniej niż połowa, po 10 sekundach reszta się odważyła. A ilu z was ma poczucie, że te testy wam pomagają? Tak 1/3 powiedzmy. Co tutaj robicie w takim razie? Jest taki pan Uncle Bob, pewnie każdy czytał Clean Code. To jest gość, który zrobił bardzo dużo, jeżeli chodzi o propagowanie czystego kodu, jeżeli chodzi o propagowanie takiego, nie wiem, profesjonalnego podejścia do tworzenia aplikacji, do tworzenia systemów. Jednocześnie mam wrażenie, że przez takie swoje bardzo, jak to określić, takie bardzo władcze podejście i jasno pisze, że testy należy pisać, że ma być 100% w 100%, że jak ktoś tego nie robi, to w ogóle żeby lepiej nie siadał do klawiatury. I przez takie podejście mam wrażenie, że zrobił też przy okazji trochę nieświadomie dużo złego. Może opowiem o mojej przygodzie z tym, jak zaczynałem karierę jako deweloper. Otóż 7 lat temu trafiłem do takiego, zacząłem pracę jako programista, trafiłem do projektu agile'owego, mój pierwszy projekt agile'owy. Do tej pory pracowałem głównie samemu. I to był też pierwszy projekt, przy którym miałem zacząć pisać testy. I zaczęło się tak, że przyszedł do nas kierownik zespołu, kierownik programistów i wziął markera i narysował na whiteboardzie takie wielkie zero i powiedział, że od dzisiaj ma to być nasz duch techniczny. No i wzięliśmy to sobie do serca. Zrobiliśmy zebranie w zespole, stwierdziliśmy, że będziemy teraz
jakby te wszystkie projekty, które robiliśmy do tej pory, to tam nie będziemy się na nich wzorować, broń Boże, zaczniemy wszystko teraz robić tak, jak trzeba, z porządnym zestawem testów, z dobrymi praktykami i tak dalej, i tak dalej. No i tak też zrobiliśmy. Mieliśmy też w zespole takiego specjalistę, można by powiedzieć, gościa, który pisał troszkę testów wcześniej. I to była taka nasza osoba od zadań specjalnych. Jak my przez sprint sobie produkowaliśmy kod, to on potem sprint później uzupełniał go o testy jednostkowe. No i jak możecie się domyślać, no szybko uderzyliśmy w ścianę z takim podejściem, doprowadzając do tego, że po kilku miesiącach tworzenia kodu w taki sposób, tworzenia projektu, w zasadzie zabetonowaliśmy sobie całą aplikację w ten sposób. To znaczy, próbując wprowadzić jakieś zmiany do kodu, jeżeli nawet sama zmiana była dość szybka, dość łatwa do przeprowadzenia, to później spędzaliśmy wielokrotność tego czasu potrzebną na wprowadzenie tej zmiany na poprawienie testów. Tak? Robiliśmy jakiś drobny refaktoring, połowa testów się wywalała. Mieliśmy małą zagwozdkę, co się stało, że znaleźliśmy się w takim punkcie. Czy ktoś z was kiedyś był w takiej sytuacji? Tylko 3 osoby? 4? Dobra. Okej. Okay. I może pokażę kilka takich przykładów, dlaczego tak doszliśmy. Znaczy, jakby pokażę kilka przykładów kodu, które może potrafią wam zrozumieć, co się u nas stało. I z racji tego, że to było dawno temu, jeszcze wtedy pisałem w innym języku programowania, to te przykłady będą w PHP, więc możecie troszkę tak poczuć grozę tamtych czasów. Dobrze, to jest taki przykład klasy, to jest wzięte z dokumentacji aktualnej do frameworka Symfony PHP-owego. I no to jest klasa, która opisuje konfigurację. Tak? Chodzi o to, żeby framework był w stanie sparsować sobie pliki konfiguracyjne i żeby nadać tym jakby samej konfiguracji aplikacji jakąś strukturę. No i tak sobie przeczytawszy Uncle Boba, stwierdziliśmy w zespole, ok, no to musimy to jakoś przetestować. Jak? No na pewno jednostkowo, bo to jest kod, więc powinien być pokryty testami jednostkowymi. No to tak, tutaj jest jakiś new tree builder, więc jak jest new, to trzeba to pewnie wynieść. Trzeba to zamokować. Później to jest jakiś taki łańcuszek wywołań, get root node, potem children. No to w zasadzie, okej, to sobie zamokowaliśmy, to sobie sprawdziliśmy, czy to jest wywołane i tak sobie idąc w głąb sprawdzaliśmy, czy po prostu wywołujemy odpowiednie metody. No taka trochę małpia robota. Znaczy teraz tak jak na to patrzę, to wydaje mi się, że mógłby ktoś kiedyś napisać narzędzie, które takie testy automatycznie wygeneruje, no bo jeżeli robimy to na podstawie kodu produkcyjnego, tak, kodu, który jest uruchamiany na produkcji i sprawdzamy po prostu po kolei wywołania, no to jest zwykła algorytmiczna robota. Dobrze, kolejny przykład. Okay. Dobrze, to jest jakaś klasa, metoda w zasadzie, która wywołuje, która przygotowuje zapytanie SQL-owe i je wykonuje. No i nasze podejście było zupełnie analogiczne, czyli tutaj mamy jakąś metodę, tak, ona jest protected, więc możemy ją tam sobie nadpisać, wstrzyknąć tam mocka, no i później sprawdzamy po kolei wywołania metod, czy je wywołujemy z odpowiednimi parametrami i czy je wywołujemy w odpowiedniej kolejności. No tutaj tak samo, to już w ogóle jest taki bardzo drastyczny przykład. Jeżeli chodzi o testowanie w taki sposób, jakim opowiadam. No i tu już taki stricte Java'owy przykład, czyli taka typowa date klasa, która ma dwa pola, dwa gettery. I czy ktoś kiedyś napisał test jednostkowy do czegoś takiego, testując setery i gettery? Jak się nikt nie zgłosi, to nie uwierzy.
Rozumiem. No my, jakby ja na początku drogi programistycznej byłem przekonany, że no, tak należy robić, żeby mieć wysokie pokrycie kodu testami. No i no, jakoś to trzeba było zrobić, więc czemu nie w taki sposób. I testując kod w taki sposób, doszliśmy do takiego momentu, w którym jakikolwiek refaktoring aplikacji w zasadzie no, był bardzo frustrujący, tak? Bo chcieliśmy wydzielić kawałek jakiejś klasy, jakaś klasa nam urosła, chcieliśmy to wydzielić i nagle testy przestawały działać, tak? Jeżeli mieliśmy test jednostkowy tak napisany per klasa, no to każda próba wydzielenia logiki z tej klasy, no, powodowała, że te testy przestawały działać. To jest akurat cytat gościa, który wynalazł odkurzacze bezworkowe. Chyba sfrustrowany z powodu tego, że musi worki wymieniać. No my byliśmy w bardzo podobnej sytuacji. Jeżeli oglądaliście sprzed kilku lat, była taka prezentacja chyba na Konfiturze. Próbuję sobie nazwisko przypomnieć. Kuby Nabrdalika o testowaniu. I on tam opowiadał o bardzo podobnej sytuacji, w jakiej ja się wtedy znalazłem, czyli o takim zabetonowaniu aplikacji testami. No właściwie to samo zrobiliśmy. Okej. To mamy już taki, nie wiem, jeden przykład, jak nie należy pisać testów. Ale teraz, co świadczy o tym, że testy są dobrze napisane? Czy w sensie, jeżeli mielibyśmy, nie wiem, idziemy do nowego projektu, robimy checkout kodu, patrzymy w repozytorium, zaglądamy do katalogu test i na co należy zwrócić uwagę, żeby móc tak powiedzieć, że okej, te testy są okej. Jaka jest metryka według was? Na szczęście mam przygotowane kilka błędnych odpowiedzi. Pierwsze to jest mierzenie pokrycia kodu. W sensie, no to jest coś, co można robić i w wielu firmie, w której pracowałem, był taki moment, że było wymaganie mierzenie pokrycia kodu. I to, znaczy to jak z każdą metryką, tak? Jeżeli optymalizujemy się pod metrykę, pod prawie jakąkolwiek metrykę, a w przypadku projektów programistycznych, no w zasadzie no, jesteśmy w stanie jakby dostosować tę metrykę w taki sposób, żeby metryka była dobra, a to, co robimy pod spodem, no już niekoniecznie. No i u nas dokładnie to się stało, czyli mieliśmy 100% pokrycia kodu, a testy były no, nie najlepszej jakości. Czyli no, w zasadzie no, sam fakt, że testy istnieją, niekoniecznie musi świadczyć o tym, że one po prostu robią to, co powinny robić. No i teraz tak, według mnie taką metryką na dobre testy jest coś takiego. Jeżeli pracując nad aplikacją, pracując nad kodem, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić jakiś refaktoring, odpalić testy i na podstawie zielonego raportu z tych testów nie czujemy potrzeby przeklikania tej aplikacji i możemy ją tam, nie wiem, wysłać na code review i liczyć na to, że jak tester to weźmie, to no, siary nie będzie, to znaczy, że mamy dobrze napisane testy, tak? To znaczy, że te testy nie coś tam testują, nie są napisane dlatego, że, tak jak tutaj kolega mówił, że ktoś go zmusił do tego, żeby w jakiś sposób je napisać, tylko że rzeczywiście robią to, co powinny robić, czyli dają nam przekonanie o tym, że kod, który napisaliśmy, działa dobrze. I teraz ja wiem, że to może brzmieć tak troszkę trywialnie, ale no, tak mam wrażenie, że
Ja dość dużo pracuję przez ostatnie 2 lata dużo czasu spędziłem przy sprawdzaniu zadań rekrutacyjnych i patrząc na jakby sposób, w jaki dostawałem zrobione testy, wydaje mi się, że dużo ludzi tak do końca tego nie czuje. W sensie wydaje mi się, że wiele osób robi dokładnie te same błędy, które no ja robiłem, no te błędy, o których wam opowiadałem, czyli jakby, że te testy tak, jakby, nie wiem, czuliśmy, że powinniśmy zrobić te testy, więc okej, okay, no tak troszkę na pałę testowaliśmy jednostkowo wszystko, co było pod ręką. A tu troszkę trzeba inaczej do tego podejść. I teraz tak, okej, okay, wiemy już, co nie należy robić. Wiemy już z grubsza, dlaczego nie należy tego robić, bo no opowiadam o tym, skutki mogą być takie, że no, zabetonujemy sobie aplikację. No i teraz, jak należy to robić? I podejść do tematu jest na pewno wiele. No ja wam przedstawię coś, co mi się sprawdzało. No przy założeniu, że to nie jest jakby jedyna droga, tak? Celem jest to, żeby zestaw testów był, żeby rzeczywiście sprawdzał, czy funkcjonalnie aplikacja działa dobrze i czy jest zgodna z wymaganiami. Ok, to teraz kilka słów na temat architektury heksagonalnej, która, no jeżeli zostanie użyta w odpowiedni sposób, to no potrafi bardzo dobrze wesprzeć nam sam proces pisania testów. Dlatego, że no, podążając za tym wzorcem, jesteśmy w stanie tak podzielić sobie naszą aplikację, że te poszczególne moduły, które wydzieliliśmy, stają się wymienialne, a jeżeli coś jest wymienialne, to znaczy, że no, można to łatwo przetestować. Ok, to co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim, znaczy od czego w ogóle zacząć najlepiej? Przede wszystkim wydzielenie domeny. Tak, patrząc na ten rysunek tutaj, przez domenę rozumiem tutaj te dwa kółka, czyli to, co jest pod entities i to, co jest tutaj pod use cases. Czyli tak, ok, wydzielamy domenę, czyli bierzemy ten nasz core naszego systemu, te wszystkie klasy biznesowe, wszystkie entitiesy, to wszystko, co mamy w oderwaniu od jakichś wszelakich zależności zewnętrznych i no, wydzielamy to. Jeżeli to jest aplikacja JVM-owa, kimkolwiek, no, Java-owa na przykład, to no, możemy to albo wydzielić do osobnego modułu, albo wydzielić do osobnego package'u. Chodzi o to, żeby to było odizolowane, tak? I jak już zaczniemy to robić, to musimy sobie w jakiś sposób poradzić z tymi zależnościami zewnętrznymi, tak? No bo jeżeli piszemy kod, to no, musimy mieć jakąś zależność zewnętrzną, tak? Każda nietrywialna aplikacja albo się łączy z bazą danych, albo korzysta z jakiegoś message brokera, albo no, albo się komunikuje z innymi serwisami w przypadku usługi mikro, znaczy w przypadku architektury mikroserwisowej. Jakaś ta komunikacja ze światem zewnętrznym musi być. W związku z tym no radzimy sobie z tym w taki sposób, że po prostu definiujemy interfejsy, które nam przykrywają te zależności. I teraz ważna rzecz jest taka, że te interfejsy powinny być częścią tej naszej domeny. Sama implementacja to za chwilę będzie leżała zupełnie gdzie indziej, ale te interfejsy są no, nierozerwalne z tą naszą domeną. Jak już mamy z grubsza wydzieloną tą naszą domenę, to bardzo ważną rzeczą jest zaprojektowanie no, takiego API do tej domeny. Tak? Chodzi o to, żebyśmy mieli jasno zdefiniowane wejście do naszego systemu, tak? Jeżeli, nie wiem, nasz system robi coś z użytkownikami, potrzebujemy stworzyć jakiegoś użytkownika, no to tworzymy jakiegoś use case'a, nie wiem, można go nazwać user service, powiedzmy, który ma metodę create user, która nam stworzy użytkownika. Jeżeli chcemy zwrócić, to analogicznie będzie metoda do zwracania. I to jest nasze,
no takie swoiste API do, takie, nie wiem, nasze API domenowe, można by to tak powiedzieć. Dobrze, wydzieliliśmy sobie domenę, wydzieliliśmy sobie use case'y, no i teraz przychodzi pora na zaimplementowanie interfejsów. Istotne w tym jest to, żeby te interfejsy były, znaczy żeby implementacja tych interfejsów była no, wydzielona, tak? Jeżeli potrzebujemy, nie wiem, jakiegoś storage'a, jeżeli, no, wracając do tego przykładu z użytkownikami, jeżeli musimy gdzieś tego użytkownika zapisać, no to interfejs opisujący, co możemy zrobić, jest w domenie, natomiast sama implementacja jest w osobnym pakiecie, w osobnym module. Jakby idea jest taka, że to jest takie pewnego rodzaju takie nasze API wewnętrzne, więc tak jak architektura mikroserwisowa, powiedzmy, pomaga nam rozdzielić sobie zależności przez wprowadzenie takiego muru, jakim jest sieć pomiędzy serwisami, tak samo tutaj zależy nam na tym, żeby nie trzymać tego w jednym worku, tylko żeby na pierwszy rzut oka było widać, ok, to są jakieś porty, można to nazwać nawet pakietem ports, żeby po prostu było widać, że to są jakieś wtyczki do naszej aplikacji. Ok, więc na tym etapie mamy naszą domenę z naszymi use case'ami, które są bramą wejściową do naszego kodu. I mamy zaimplementowane porty. No i teraz musimy ten nasz cały kod wziąć i wrzucić w jakiś framework, tak? No bo pewnie potrzebujemy jakiegoś, jeżeli to jest w architekturze mikroserwisowej, no to pewnie mikroserwisy się komunikują ze sobą jakimś protokołem, pewnie to jest HTTP, więc no mamy jakiegoś Springa w przypadku Javy. I jeżeli już mamy taki kontroler springowy, no to ten kontroler powinien zgodnie tutaj z kierunkiem wywoływań, powinien wywołać nasze use case'y, nie tykać bezpośrednio tych entities z naszej domeny. OK. Dobrze, to teraz tak, zastosowaliśmy wzorzec architektury heksagonalnej i w jaki sposób on może nam pomóc z samym testowaniem aplikacji. Tak jak wcześniej mówiłem, sam fakt, że wydzieliliśmy z aplikacji rzeczy odpowiedzialne za komunikację z zewnętrznymi serwisami, powoduje, że jakby jeżeli mamy to ładnie opisane za pomocą, ładnie udokumentowane, powiedzmy, za pomocą interfejsów, to no mamy jakby ładne API, które wystarczy przetestować, tak? Mamy tam pewnie takie metody jak dorzucenie jakiegoś użytkownika, jak pobranie, jak wyszukiwanie po czymś. Jakby to są metody, na podstawie których możemy bazować. Ale okej, skupmy się teraz na samym kodzie domenowym. Czyli tak, zrobiliśmy tak, mamy kod domenowy, wydzielony, z interfejsami. Żeby nie powielać tych błędów, o których mówiłem na początku, to jakby wiemy już, że nie zawsze dobrą praktyką jest testowanie wszystkiego po kolei, czyli tak testy per klasę. W tym przypadku dużo lepszym pomysłem jest skupienie się na przetestowaniu samych use case'ów, tak? Jeżeli nasz serwis tworzy jakąkolwiek akcję, którą może wywołać użytkownik, no to ta akcja powinna być, tak jak jest tutaj na diagramie, powinna być opisana w use case'ie. W związku z tym nasze testy domenowe powinniśmy oprzeć na testowaniu samych use case'ów. Okej, i tutaj dochodzimy do takiego ważnego stwierdzenia, że
Żeby testy pokazywały nam, czy aplikacja sama w sobie działa, to nie powinniśmy się skupiać na testowaniu samej implementacji. Co nam jakby po tym, że nie wiem, że nasza klasa nie wiem, wykonała kilka interakcji z jakimiś interfejsami. To nie daje nam odpowiedzi na, znaczy to nie daje nam gwarancji, że cała aplikacja działa. Tak? To jest klasyczny przykład testowania samej implementacji, czyli w zasadzie powielania kodu produkcyjnego. My się chcemy skupić na przetestowaniu samego use case'a, czyli jakiejś konkretnej funkcjonalności, którą dostaje użytkownik. Tu mamy taki prosty przykład samego takiego use case'a, czyli w tym przypadku klasa user service. I to jest właśnie ta metoda, na której powinniśmy oprzeć nasze testy. Jeżeli zrobimy to w ten sposób, to jakby możemy tę metodę w miarę swobodnie rozszerzać. Tak? Jeżeli chcemy zaraportować w jakiś sposób, że użytkownik został utworzony, możemy to spokojnie tutaj rozszerzyć. Jeżeli musimy wysłać jakiś, nie wiem, event na kawkę, spokojnie możemy tutaj to zrobić. Jeżeli chcemy wykonać jakąkolwiek akcję związaną z tworzeniem użytkowników, możemy to zrobić, a w testach będziemy musieli w zasadzie poprawić jedynie setup, bo nasze testy skupiają się na efekcie, jakby o clue tej operacji, tak? Będziemy musieli wykonać dodatkowe testy, żeby, nie wiem, sprawdzić, czy ten komunikat rzeczywiście na tą kawkę trafił. Natomiast jakby same nasze biznesowe, znaczy testy dotyczące biznesowych operacji powinny cały czas działać. Dzięki temu zyskujemy możliwość w miarę swobodnego refaktorowania kodu, tak? Jesteśmy w stanie wydzielić fragment klasy, przenieść go do innej klasy i testy dalej powinny działać. To jest wartość, którą powinniśmy mieć z testów. Dobrze, to teraz w jaki sposób możemy testować nasze porty? Otóż, to jest przykład interfejsu, no dalej w temacie użytkowników jesteśmy. To jest część naszej domeny i to jest część naszego API, które potrzebujemy, żeby nasz port, który będziemy dopisywał, żeby spełnił. Tak, z punktu widzenia domeny, nie obchodzi nas za bardzo, jaka baza danych tam istnieje, czy to jest Mongo, czy to jest Cassandra, czy jest jakaś baza SQL-owa. My po prostu chcemy stworzyć użytkownika, pobrać użytkowników, przefiltrować po country code, albo pobrać użytkownika, jeżeli on istnieje, albo dostać pustego optionala w tym przypadku. No i teraz, jeżeli pod spodem mamy MongoDB, to możemy po prostu uruchomić embedowaną bazę Mongo i po prostu wywołać te operacje. Jeżeli chodzi o testowanie różnych zależności zewnętrznych, to tak naprawdę do prawie wszystkiego możemy postawić bazę danych, która się uruchomi razem z JVM-em i którą będziemy mogli odpytywać, tak? W przypadku, no, mamy MongoDB, mamy Cassandrę, mamy Kafkę, jest PostgreSQL na pewno, jest MySQL. Gdyby czegoś nie było, to tu jest taki projekt na GitHubie, na którym są oparte te tutaj trzy rozwiązania, który pozwala uruchomić w zasadzie na jakikolwiek proces, który wystartuje razem z JVM-em. Jeżeli chcemy przetestować
inny serwis HTTP, no to możemy wykorzystać WireMocka. WireMock no to jest w zasadzie taki serwer HTTP, który możemy sobie bardzo łatwo pod testy skonfigurować. Idea jest taka, że on też wstaje nam z JVM-em i możemy go albo zestabować, jakby stabując konkretne wyniki pod konkretne wywołania, albo sprawdzić, czy na przykład otrzymaliśmy jakiś request, no co się przydaje w takich sytuacjach, gdzie mamy jakiś komunikat do wypchnięcia. OK, to teraz tak. Wiemy już z grubsza, jak przetestować ten nasz wydzielony kod domenowy. Wiemy z grubsza, jak przetestować te nasze porty. Więc przydałby się jeszcze taki test, który by nam pokazał, że to wszystko działa razem ze sobą. I w tym przypadku zrobienie takiego testu powinno być w miarę naturalne. Dlaczego? Dlatego, że nasze zależności zewnętrzne w postaci tych zembedowanych baz danych, my to już mamy, bo potrzebowaliśmy postawić to na potrzeby testów portów. Use case'y my też mamy z grubsza opisane, no bo mamy je opisane w, tutaj cofając się, mamy je tutaj dla tych use case'ów. Możemy je w zasadzie w jakiś sposób odwzorować, przenosząc je, no jeżeli to jest mikroserwis, to przenosząc je na warstwę HTTP. To będą z grubsza te same testy, przez te same rozumiem, że no bardzo analogiczne, tak? Tylko po prostu na innej warstwie, że my nie będziemy odpalać je na warstwie domenowej, tylko zamiast wywołania metody, to będzie wywołanie po HTTP. Dobra, i teraz tak, po co? Jeżeli już mamy testy, które testują nam całą aplikację, tak? Czyli zaczynamy od wywołania HTTP, kończymy gdzieś tam na embeddowanych bazach danych, to dlaczego nie inne testy? Skoro te testy są w stanie przetestować całą aplikację, tak? Jesteśmy w ten sposób w stanie wywołać no, w zasadzie jakiekolwiek operacje, tak? Jeżeli nasza aplikacja, nie wiem, wystawia jakieś produkty, można coś tam, nie wiem, dodać do koszyka i tak dalej, jesteśmy w stanie całe te flow, wszystkie praktycznie te przypadki biznesowe opisać w postaci takich testów. Więc jakby po co nam jeszcze te testy wewnętrzne? No, myślę, że geneza tego pochodzi z czasów jeszcze przed światem mikroserwisów, kiedy nasze systemy były na tyle duże i na tyle złożone, że testowanie tego w taki sposób jest po prostu bardzo czasochłonne i no, po prostu długie, tak? Jeżeli przetestowanie każdej funkcjonalności wymaga nam postawienia kontekstu. No dobra, kontekst można postawić w Springu, można postawić raz i wykorzystać pod inne testy, tak? Ale jeżeli tam jest fizyczna baza danych, no to trzeba ją będzie pewnie przeczyścić. Trzeba będzie pilnować, żeby dla niektórych przypadków jest potrzebna taka baza danych, dla niektórych taka, więc może dla prostoty wszystkie naraz stawiać, ale jak wszystkie naraz, to z kolei czas zajmuje, trzeba pamiętać o ich czyszczeniu i tak dalej. Jakby możliwość posiadania testów na kilku poziomach daje nam to, że jeżeli, nie wiem, zupgrade'ujemy na przykład sterownik do Mongo, to my mamy zestaw testów, który testuje na podstawie interfejsu, jakby zgodność implementacji tego interfejsu z naszym kontraktem. Jeżeli podbijemy wersję Mongo, to w zasadzie jedyne, co w naszej aplikacji potrzebujemy zrobić, to uruchomić testy
dla tego konkretnego portu. Nic więcej nie musimy robić. Jeżeli dostaniemy, jeżeli po zmianie tego sterownika ten raport jest zielony, a to powinien być szybki, no bo to jest jakby postawienie Mongo i odpalanie tam, jakby nie musimy do tego, nie musimy zaprzątać do tego rodzaju testu innych części naszego systemu. Z drugiej strony, od czasów takiej rewolucji mikroserwisowej, jeżeli rzeczywiście pilnujemy tego, żeby nasze mikroserwisy były małe, robiły jedną rzecz i robiły ją dobrze, to jakby być może są takie przypadki, w których ta taka klasyczna piramida testów z podziałem na testy jednostkowe, integracyjne, end-to-end i tak dalej, być może się troszeczkę zaciera, tak? Bo jeżeli nasz mikroserwis robi bardzo mało, a miałem do czynienia z takimi mikroserwisami, to być może zestaw kilku testów end-to-end, który jest w stanie to przetestować funkcjonalnie, może nie jest takim złym pomysłem, tak? Tracimy wtedy poprzez brak tych granularności testów takiej szybkiej odpowiedzi na pytanie, ok, w którym miejscu dokładnie mamy problem, tak, ale za to troszkę, nie wiem, możemy zyskać na szybkości. Także to są narzędzia, które powinniśmy stosować rozsądnie. W sensie piramida testów jak najbardziej sprawdza się tak generycznie w większości projektach, natomiast mikroserwisy z racji tego, że troszeczkę się rządzą innymi prawami, być może jeżeli to dla naszego konkretnego przypadku działa, ja jestem zdania, że można to troszeczkę nagiąć. Ok, w jaki sposób zająć się danymi, które potrzebujemy do naszego testu? No bo tak, jeżeli testujemy system z perspektywy naszego użytkownika, no to prawie nigdy nie mamy takiej sytuacji, że startujemy z czystym kontem, tak? Jeżeli chcemy, nie wiem, zwindykować na przykład jakiegoś użytkownika, no to zanim przejdziemy do testu związanego z jego windykacją, musimy mu zrobić całą historię, tak? On musi, najpierw musi zrobić sobie jakiś dług, później musi minąć jakiś czas, później jakiś serwis windykacyjny musi o tym długu w jakiś tam sposób poinformować, tak? No to jest dość prosty przypadek, ale no jakby zapewne mieliście wiele takich przypadków, kiedy ten sam setup testów, samo to przygotowanie danych wejściowych potrafi być dużo bardziej złożone niż samo sprawdzenie, nie wiem, poprawności kodu. Ok, tutaj z pomocą nam mogą przyjść różnego rodzaju buildery, to znaczy tak jak buildery pomagają nam zbudować obiekt takim, jakim go chcemy, z założeniem czasami jakichś defaultów, mowa oczywiście o kodzie produkcyjnym, tak samo można to użyć na przykładzie testów, tak? Jeżeli potrzebujemy pełnoletniego użytkownika, no to wystarczy tylko wskazać, że użytkownik jest pełnoletni, albo że użytkownik jest niepełnoletni. Istotne jest to, żeby w teście podawać tylko te dane, których dotyczy test. Tak? Jeżeli sprawdzamy na przykładzie windykacji, tak, że windykowani będą tylko użytkownicy pełnoletni, dajmy na to, no to tak naprawdę to powinna być nasza jedyna informacja, którą w setupie danego testu pokazujemy. Nie musimy tam jakby tworzyć całego użytkownika, podając mu imię, nazwisko, miejsce urodzenia i tak dalej, no bo to nie ma wpływu na sam test. Powinniśmy podać jak najmniej
jak najmniej informacji. Można to rozszerzyć, takie podejście bardzo prosto do... Coś takiego wymaga trochę pracy, tak? Bo tworzymy w jakiś sposób sztucznie stan, w jakim nasz system się znajduje. Tak, to znaczy musimy stworzyć system jakichś builderów, tą całą taką notację, że jakiś tam użytkownik nie był windykowany, że ma tam jakieś produkty, że był windykowany z jakimś tam powodem, tak? Ale to jest jak najbardziej gra warta świeczki, dlatego że no troszkę nie ma za bardzo, jakby alternatywą do tego jest przygotowanie takiego wspólnego świata dla wszystkich testów. Nie wiem, czy mieliście z czymś takim do czynienia. Ja pracowałem przy kilku takich projektach, gdzie jak startowały testy, to był po prostu przygotowany świat, tak? Było postawionych kilka użytkowników, każdy troszeczkę inny i były jakieś scenariusze porobione. Prędzej czy później, korzystając z takiego podejścia, dojdzie się do momentu, w którym no, trzeba na przykład dodać jakiegoś użytkownika, bo potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, mężczyznę, który ma akurat 27 lat do jakiegoś tam przypadku testowego. A dodanie takiego użytkownika psuje jakieś inne testy. No po jakimś czasie to jest jakiś koszmar, z którego trudno się wyplątać, więc no jedyną alternatywą, jaką znam, jest tworzenie czegoś takiego. Ideą tego jest to, żeby nasz setup był jak najbardziej przejrzysty. Tak? Powinniśmy patrząc na nasz przypadek testowy, powinniśmy wiedzieć na pierwszy rzut oka, co ustawiamy i powinny być ustawiane tylko te rzeczy, które się później do tego testu przydadzą. Cała reszta może iść spokojnie z defaultów albo być losowana. Są nawet takie biblioteki, które potrafią uzupełnić imię i nazwisko losowo na potrzeby testów. Okej, to teraz trochę o weryfikowaniu wyników z kodu. Znaczy tak jak samo setupowanie danych testowych może być w jakiś sposób kłopotliwe. Kłopotliwe no, jakby dlatego, że rozlazłe, tak wiele rzeczy trzeba zmienić, może być dłuższe od całej reszty testu. Tak samo sprawdzanie rezultatów no, też może być dość kłopotliwe, tak? Jeżeli, nie wiem, zapisujemy coś do, nie wiem, dodajemy coś do systemu, a potem to pobieramy, no to jakby trzeba w jakiś sposób porównać, czy to, co tam wrzuciliśmy, równa się temu, co wyrzuciliśmy, tak? To w Javie możemy sobie ładnie nadpisać equalsa i hashcode'a, ale no jeżeli nie wykorzystujemy tego w kodzie produkcyjnym, no to nie wiem, czy jakby robienie tego tylko na potrzeby testów, no to nie jest do końca to miejsce. Więc tak samo jak w przypadku setupowania danych, tak samo tutaj możemy zacząć pisać takie nasze asercje wewnętrzne, które no, mogą bardzo dobrze się sprawdzić. To znaczy, jakby zasada jest bardzo podobna. Jeżeli chcemy sprawdzić wynik jakiejś operacji, to często nie zależy nam na, nie wiem, sprawdzaniu, czy każde pole jest, jakby ma jakąś konkretną wartość. Czasami zależy nam na jakimś konkretnym zbiorze wartości i to wszystko możemy zamknąć w reużywalnych asercjach. Zaleta tego jest taka, że po jakimś czasie
jakby możemy to reużywać, w sensie, że dodanie podobnego przypadku testowego do już istniejących testów będzie polegało na, ok, dobra, mogę skopiować jakiś tam setup, usunąć te rzeczy, których nie potrzebuję, dodać te rzeczy, których potrzebuję, być może trzeba będzie rozszerzyć wtedy te buildery do naszego setupu, wywołać operację, no i jakby zręcznie zmodyfikować asercję. Jeżeli byśmy nie używali do tego takich builderów i naszych customowych asercji, to ten kod byłby no, bardzo nieczytelny, bardzo rozlazły i, no i bardzo trudny w czytaniu. Użyjmy baterii testów pewnej funkcjonalności. Mhm. Do tych baterii testów robisz jakiegoś oddzielnego buildera tych chęci testowanych, które skupiają się tylko, które generują jakąś osobą, całą resztę i tylko użytkownik daje jakieś pewne dane do tego testowania. I jeszcze jakieś customowe asercje, tak? W sensie jakieś metody do sprawdzania, które jakby w testach by mu dobrze wyglądały. Tak? To... Znaczy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy w sensie to było pytanie, czy... Znaczy, w sensie chciałem się upewnić właśnie, że tak jak to robisz już technicznie. Tak. To dobrze zrozumiałem. Znaczy, czyli mamy test funkcjonalności A i tam wkładamy do tego Czy są rzeczy, których w zasadzie nawet nie powinno się testować, bo na przykład nie ma jak jej przetestować? Przykładowo jest jakiś serwis bądź usługa, która zwraca na przykład rosumą wartość. W zasadzie jedyny test, który można na tym przeprowadzić, to albo próbować bawić się w jakieś mockowanie jakiejś warstwy pod spodem, albo przeprowadzić jakąś prostą asercję, która sprawdza, czy jest not null, albo w sumie no, ciężko by było taką funkcjonalność przetestować. I czy są jeszcze jakieś inne tego typu przypadki? No na pewno wszystko, co jest związane z losowaniem, nawet nie wiem, z jakimś tam wybieraniem zakresu, nie? Ja takie rzeczy przeważnie testowałem. Znaczy, możesz tak, możesz napisać na to taki test, który okay, statystycznie sprawdzi, czy powiedzmy, jak wywołasz to tam n razy, to tam możesz tak dobrać te wartości, tak żeby mieć, nie wiem, 99,5% szans na to, żeby to zawsze weszło, nie? Coś takiego mi się raczej sprawdzało. No poza tym, że czasami build się wywalił na continuous integration, dlatego te wartości raczej trzeba dobrać tak, żeby no, żeby też sobie krzywdy nie zrobić, nie? A inne przypadki testowania, znaczy myślę, że jakby testować z grubsza. Okej, na przykład logowanie, nie? Logowanie to jest rzecz, której no, nie wyobrażam sobie testu na logowanie, nie? W sensie, czy można go napisać, ale to nie jest jakby część, jakby samo logowanie nie jest biznesową potrzebą, no chyba, że jest, no to wtedy, to wtedy być może powinniśmy. No i teraz nasuwa mi się takie drugie pytanie. Co z testami, które są uzależnione na przykład od dat? Przykładowo jakaś tam funkcjonalność zależy od aktualnej daty. No i co w takiej sytuacji? Czy mokujemy sobie tę datę, czy w jakiś sposób też pomijamy właśnie dokładną weryfikację tejże funkcjonalności? Okej, okay, no czy najłatwiej takie rzeczy wstrzykiwać, nie? W Javie chyba od wersji 8 weszło takie coś, taka klasa, która się nazywa clock. Więc możesz wykorzystać tą klasę i po prostu jak tworzysz tam, jak pobierasz aktualną datę, to przekazujesz clock jako parametr i na podstawie tego clocka, jakby ten clock steruje
jakby skąd Java ma pobrać informacje o dacie, nie? Więc możesz, jakby w kodzie produkcyjnym używasz tego normalnego clocka, a w kodzie testowym możesz wstrzyknąć sobie taką wersję testową, gdzie możesz tak jakby sterować datą, nie? Natomiast, no, tak jak w przypadku samego randoma, jak masz już gdzieś zdefiniowanego tego bina, który ci wstrzykuje tego produkcyjnego clocka, no to tego już stricte jednostkowo nie testujesz, nie? No bo... Okej. To teraz tak, tutaj może się troszeczkę powtórzę, ale według mnie to jest na tyle istotne, że warto. Taką, jeżeli pisząc kod, złapaliście się na tym, że stwierdziliście, ok, dobra, ten kod tutaj nie za bardzo pasuje, trzeba go wydzielić do jakiejś metody, do jakiejś klasy. Wydzieliliście go, puszczacie testy, no i nagle jest jakiś tam, nie wiem, Armagedon, w sensie dużo testów się wywala i to nie jest coś, co możecie poprawić od tak, tak? W sensie, że to nie jest kwestia jakiegoś tam setupu, gdzieś tam, tylko no po prostu ta jakby zmiana struktury samego kodu powoduje, że no coś grubo przestaje działać. To jest taka oznaka, że, no, że coś tutaj poszło nie tak, tak? W sensie testy powinny nam wspierać refaktoring. Tak długo, dopóki nam, znaczy jeżeli nam wspierają, to znaczy jeżeli czujemy, że możemy refaktoring kodu przeprowadzić prościej, dlatego że mamy testy, niż jakbyśmy tych testów w ogóle nie mieli, no to to jest dobrze. Jeżeli zauważyliście kiedykolwiek coś innego, to znaczy, że no coś tu poszło nie tak. Okay. No dobra, i teraz tak, bo mówiłem dużo o samym testowaniu. I co z TDD? Jest bardzo dużo ludzi, którzy TDD traktują tak bardzo doktrynalnie i no ja zdecydowanie nie jestem jedną z nich. I to jest tak, to jest technika, która potrafi bardzo, bardzo ładnie, jakby potrafi wesprzeć, tak, przy pisaniu aplikacji. Znaczy w ogóle idea taka, żeby dopisywać kod do już istniejących i wywalających się testów, to jest bardzo dobra idea. Natomiast jakby do końca nie rozumiem tej doktrynalności, która stoi za samym TDD. W sensie, że gdyby dla mnie nie jest istotne, w którym momencie powstaje kod, a w którym powstaje testy. Dużo ważniejsze dla mnie jest to, czy te testy rzeczywiście nam pokazują, czy aplikacja działa dobrze, czy nie. Tak? Innymi słowy, czy jeżeli widzimy raport zielony z testów, to czy myślimy sobie, ok, dobra, jakby wypychamy to do testerów, powinno nie być siary. Tak? To, czy my napisaliśmy test przed czy po, to jest no, dla mnie trochę taka różnica, czy nie wiem, pracujemy na Macu, czy pracujemy na Windowsie. Okej, i na koniec przedstawię wam dwie książki, które skłoniły mnie do wielu rozważań na temat samego testowania. Pierwsza książka Kenta Becka, Test Driven Development. To jest taka bardzo ciekawa pozycja, w której Kent Beck pisze framework do testowania, jednocześnie testując go tym frameworkiem, który powstaje.
jest no, jakby dużo mi wniosła, jeżeli chodzi o spojrzenie na testy i na to, co można z nimi zrobić. Natomiast szczególnie polecam drugą książkę, Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. Ona jest troszeczkę zdeaktualizowana, znaczy może nie. Przydałaby się na pewno jej nowa wersja oparta o HTTP, dlatego że autorzy opisują tutaj, jak budować tak w praktyce aplikacje, które no, rzeczywiście są guided by tests, tylko że no, pokazuje to na aplikacji okienkowej, co no, dla mnie było dość dużym problemem, jak ją czytałem, stąd ta moja myśl, że przydałaby się jej uaktualniona wersja. Natomiast z czystym sumieniem ją polecam, bo no, można jakby pokazuje takie trochę inne spojrzenie na samo testowanie i na proces powstawania aplikacji. Okej, okay, to w zasadzie byłoby na tyle. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to... Tak? Czy uważasz, że powinno się testować kontrolery? Tak? Nie? Czy to zależy? To zależy. Znaczy tak, no na pewno... Na pewno my nie powinniśmy ich testować jednostkowo, to znaczy, mówię tak, kontroler, może wrócę do, okej, okay, kontroler tutaj jest poza domeną. Jeżeli jest poza domeną, to no na pewno nie powinniśmy tego testować jednostkowo, dlatego że tam jest tak dużo jakichś tam zależności frameworkowych i tak dalej, że no to troszkę nie ma sensu. Powinniśmy je, zdaniem kontrolery same w sobie powinny być testowane w ramach takiego testu end-to-end, tak? No bo w zasadzie odpowiedzialnością kontrolera jest przyjęcie requestu, przeparsowanie tego requestu na jakiś obiekt domenowy, wywołanie domeny, no i później zrobienie tego samego z odpowiedzią. Więc jakby ta część samego kontrolera powinna być pokryta w teście end-to-end. Tak? Jeżeli test end-to-end nie przechodzi, a przechodzi analogiczny test jednostkowy, no to wskazuje to na to, że ewidentnie problem jest gdzieś w samym kontrolerze. Nie? Raczej nie. Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, bo pisząc, jak do tego podejść. Jakby, jeżeli nie zamokujemy domeny, to mamy bardzo podobny kod do naszego testu jednostkowego, nie? Na domenie. Jeżeli tak, no bo jakby to gdzieś tam to wywołanie przepływa do domeny. I w większości przypadkach to jest dobrze. Natomiast ja pracowałem kiedyś przy takim projekcie, gdzie tych wywołań... domenę mieliśmy bardzo dobrze otestowaną. Natomiast mieliśmy dużo problemów z przetestowaniem, jakby mieliśmy bardzo złożoną taką część, która mapowała nam requesty, request HTTP, który przychodził na obiekty domenowe. I to był taki przykład, w którym jakby w jakiś sposób zamokowanie samej domeny się sprawdził, bo potrzebowaliśmy taki specyficzny test, który nam przetestował tylko jakby to, co się działo w kontrolerze. Więc no, odpowiedź jest znowu, to zależy. Generalnie według mnie by default nie powinniśmy mokować domeny, natomiast są takie przypadki, gdzie tak. I to też troszkę jakby rozszerza... Znalazłem taki przypadek, nazwałem, że domena to był taki w zasadzie zwykły grunt, przepytanie dalej informacji, natomiast była inna struktura Teosa, inna struktura modelu i właśnie ten mapper na poziomie kontrolera gdzieś tam
zawierał jakąś tam, powiedzmy, logikę, tak, która mapowała ten mapę w zasadzie do przetestowania, a już sama domena była bardzo prosta, było przepchnięcie dalej taki krót do bazy danych, powiedzmy. Okej, okay, no to czasami jakby no, są takie przypadki, w których to się przydaje, nie? Myślę, że do, tak jak do wszystkiego warto tutaj podejść zdroworozsądkowo i przede wszystkim patrzeć na to, czy chcemy mieć to przetestowane i czy nam to w czymkolwiek pomaga, nie? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Mhm. Co z przypadkami brzegowymi? To znaczy skrajne wartości. Czy warto tracić na to czas, czy raczej to jest kwestia analizy na początku projektu, że jest taki zakres danych i nie sprawdzamy, co się stanie, jeżeli wpuścimy coś innego? Nie. Czekaj, bo powtórz jeszcze raz pytanie, co? Bo... Co z przypadkami brzegowymi? Czy warto tracić na nie czas? Czy to po prostu zależy od tego, jaki jest określony zakres na początku projektu? A, znaczy... No, wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy, nie? Jeżeli przyjmujemy input od użytkownika, no to powinniśmy zakładać, że no, można tam wszystko wpisać, nie? W ogóle kiedyś z takich zabawniejszych rzeczy, to kiedyś w logach do wyszukiwarki widziałem rozmowę dwóch ludzi, którzy się na ryby umawiali. W sensie, nie wiem, był taki blog, po prostu komuś się wkleiło. Więc no, wszystko się tam może znaleźć, nie? Więc no, jeżeli chodzi o same testy jednostkowe, to jest takie idealne miejsce, w którym możesz coś takiego zrobić, nie? W sensie, w którym powinieneś przetestować te warunki brzegowe, choćby dlatego, że no, to cię za dużo nie kosztuje, nie? Wywołanie takiego jednego testu jednostkowego, jakiegoś tam konkretnego przykładu, no to są, wiesz, milisekundy, nie? Gdybyś to miał robić w testach end-to-end, no to no raczej nie, bo to już cię kosztuje, to już jest czas liczony w sekundach, nie? Pewnie. No i tutaj kwestia testów jednostkowych, tak jak wspomniałeś, że przypadki brzegowe można testować za pomocą właśnie testów jednostkowych. Czy są jeszcze jakieś inne przypadki, kiedy właśnie warto skupić się na tym poziomie testów? Na testach jednostkowych, tak? Dobra, chciałem wrócić do slajdu, ale chyba nie ma sensu, tam był tylko tekst. Znaczy, wrócę do tego, co mówiłem o jakby testowaniu całościowo mikroserwisów, nie? Jeżeli mamy w miarę prosty mikroserwis, to czasami jakby, nie wiem, zestaw prostych testów end-to-end, no po prostu załatwia sprawę. Jakby nie ma czasami co się bawić w architekturę heksagonalną, tak, bo nie wiem, no nasz serwis po prostu dostaje request i wypcha gdzieś dalej, nie? No bawienie się tutaj w rozbijanie na te klasy, no to trochę się mija z celem. Wystarczy jeden prosty test i po prostu płaska struktura nawet w projekcie, nie? No i myślę, że podobnie jest z testami jednostkowymi. Tak jak tutaj pokazywałem, że mamy nasz use case, jakiś tam serwis i wszystkie testy powinny być oparte na wejście i wyjście, no to jeżeli mamy w naszej domenie jakieś głębsze przetwarzanie, nie? Na przykład, nie wiem, jakiś tam system pluginów, który musi tam wziąć jakieś dwa strumienie i w jakiś tam sposób przetworzyć, jakiekolwiek, nie wiem, sortowanie, to jest to miejsce, w którym no, możemy spokojnie zapiąć napisać jakiś dodatkowy test jednostkowy, nie? Tylko no, chodzi o to, żeby z tym nie przesadzać, no bo jeżeli dojdziemy do takiego etapu, gdzie mamy test per każdą klasę, no to momentalnie staje się trudniejsze w utrzymaniu, nie? Ale jeżeli to są jakieś, jeżeli jesteśmy w stanie dany kod jakoś tak generycznie wydzielić, to jak najbardziej. A ja mam jeszcze pytanie, bo w zasadzie powiedziałeś, że jeżeli mamy taki mikroserwis, to jeśli to mamy, on tak mało robi, że w zasadzie wystarczył test end-to-end, okej. Tylko, że taki mikroserwis się składa, znaczy nasz system się składa z wielu mikroserwisów i teraz
skoro to są części, które są w miarę autonomiczne i domeny w zasadzie mogą zastąpić testami SQS, to w przypadku monolitu te wszystkie powiązania byłyby po prostu przetestowane w takich testach domenowych, ale przez to, że to są zupełnie różne repozytoria projekty, to w jaki sposób być pewny, że one między sobą to rozstrzygają? Czyli ma też trzeba pomyśleć, że chodzi ci o test... dużo testów napisać, żeby być pewnym, że... Czy chodzi ci o samo powiązanie pomiędzy mikroserwisami, tak? No, bo to zainstalowanie okiem między mikroserwisem to praktycznie jak mokowanie z nim, tak? No w jakiś sposób tak. No, znaczy różnica między mokowaniem jest taka, że ten mok jest na innej warstwie, nie? I to jest dość duża różnica, nie? No bo mokując, jakby mokujesz się na wywołanie konkretnej metody, nie? Więc tak jakby nie testujesz samego wywołania HTTP, nie? Więc zysk jest taki, znaczy to do końca nie odpowiada na twoje pytanie, bo jakby ta prezentacja dotyczyła jakby testowania, może nie zaznaczyłem tego zbyt wyraźnie na samym początku, ale dotyczyła testowania jakby samego mikroserwisu, nie? Czyli my chcieli, jakby chcemy być pewni, że mikroserwis, który my dostarczamy, że on działa dobrze, poprawnie i tak dalej, nie? Testowanie jakby całego środowiska mikroserwisowego, no to jest, myślę, że temat na zupełnie inną prezentację, nie? To jest coś też, czego ja sam nie robiłem, nie? Znaczy testowałem jakoś tam, nie wiem, kilka mikroserwisów gdzieś tam razem, natomiast jeżeli masz, wiesz, jakiś taki olbrzymi system składający się z setek mikroserwisów, no to no, trzeba wypracować na pewno jakieś inne praktyki, nie? Do przetestowania. Rozumiem, że to jest do danych tylko pod test, prawda? Tak. Gdzie takie bindery umieszczasz technicznie? Po prostu w pakiecie z testami, czy... Tak, możesz albo umieścić w pakiecie z testami, albo możesz wydzielić osobny moduł na tego typu buildery. No w zasadzie tak. No, też ważną rzeczą jest to, że czasami, jeżeli już tworzysz te takie dane testowe, to nie wystarczy... jakby tak, jeżeli musisz setupować jakiś większy system, to czasami nie wystarczy stworzyć sobie, okej, dobra, stworzę dwóch użytkowników, kilka produktów, poprzypisuję, tylko trzeba to też w jakiś sposób spersystować, nie? Trzeba to dodać do bazy danych, więc to jest też taka rzecz, o której tutaj trzeba pomyśleć, nie? Że to jednak nie może być aż tak bardzo oddzielone, bo od reszty systemu, dlatego że być może będziesz musiał wywołać jakieś metody na jakby no twoje produkcyjne, żeby to setupować. To jest taki jednostkowy test, nie? Po prostu potrzeba tam jakiś tam sporo stawów, jest powiedzmy jakiś tam wiesz, danych i zastanawiam się, czy te wybiery po prostu do tego się wymagają, tak jak rozumiem? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jeżeli to ci, wiesz, zmniejszy... Ja też ominąć ten etap, tak właśnie ten system zdań, bo tutaj to myślę, że to jest ten błędny, nie? Po prostu sobie pod danym kryterium poszukać, to się tylko... Skoro wiemy, jak zabetonować kod, to jak go odbetonować? To znaczy, załóżmy, że dostajemy jakiś kod, który jest tak zabetonowany, że powrostasz głową. Że są jakieś metodyki, które pozwalają na jakieś no w miarę sensownym czasie, nie milion roboczych godzin na odbetonowanie tego, tylko jakieś sensowne... Tak, jest taka gruba książka Martina Fowlera, Working with Legacy Code chyba. Tylko że on opisuje, jak należy pracować z systemami, znaczy według niego legacy system to jest system bez kodów, bez testów. No ja przy tym projekcie, gdzie sobie właśnie zabetonowaliśmy aplikację, byłem gorącym zwolennikiem usunięcia testów, bo na tym etapie, na jakim byliśmy, no testy nie przynosiły nam żadnej wartości, a były tylko takim, nie wiem, zbędnym balastem, który no, sami sobie w zasadzie narzuciliśmy, nie? Więc...
Wiesz, myślę, że to jest podobnie tak jak z systemem, nie? W pewnym momencie możesz dojść do takiego etapu, gdzie no, gdzie wydaje ci się, że jedynym rozwiązaniem jest przepisanie systemu, nie? I tak jak... Tak, kontynuując to, nie, że przepisanie systemu to jest decyzja techniczno-biznesowa, nie? W sensie, że w większości przypadków nie powinniśmy tego robić, bo jednak mamy system, który zarabia pieniądze, który działa, z którego korzystają klienci, nie? Natomiast jeżeli dojdziemy do takiego momentu, w którym w testach zrobiliśmy takie bagno, że no, że nie ma żadnego pożytku, no to jak bardzo profesjonalnie by to nie brzmiało, to ja widziałem taki przypadek, w którym wyrzucenie tych testów jest jedyną jedynym sensownym rozwiązaniem, bo tak, zyskuje się jakby, nie wiem, kilka dni z każdego feature'a, ile potrzeba na poprawienie testów, a zysku z tego nie ma prawie żadnego, no bo odpalając test nie mamy gwarancji, czy nasz kod działa, czy nie, nie? Nie, jak najbardziej stosuję, jak najbardziej polecam. Natomiast nie zgadzam się z takim doktrynalnym podejściem do, które, znaczy, no wiesz, każde przegięcie w jakąkolwiek stronę jest przeważnie niezdrowe, nie? Więc jakby tak, polecam, ale myślę, że nie należy represjonować nikogo, kto twierdzi, że robi to na odwrót i dopóki to działa, no to jest wiele dróg dojścia do jakiegoś rozwiązania, nie? Ja się zgadzam, bo to jest dużo takich inkwizytorów i myślę, że przez to jest to zrobili taką zdemonizowanie tego podejścia, a w niektórych sytuacjach jest naprawdę okej. Okay. Tak. Dobrze, to jest głową i bez jakiegoś takiego... Jak robiłem wersję próbną prezentacji, to użyłem nawet słowa faszyści, ale... ale wyciąłem. Nie, test coverage jednak... No to w ogóle nie patrzycie, nie? No ja na to przestałem patrzeć już dawno, bo to... Słucham? Ale są metryki, których używacie, które pomagają? Jeżeli chodzi o pokrycie, tak? Nie. Znaczy, jakby to są takie narzędzia, że tam co jakiś czas lubię sobie, wiesz, popatrzeć na raport i po prostu sobie pooglądać to, tak żeby bardziej, jakby mi się to przydaje do tego, żeby wyłapać jakieś takie, że można dzięki temu wyłapać takie no, ewidentne problemy w kodzie, nie? Natomiast, no broń Boże, nie polecam, nie wiem, podejmowanie jakichś radykalnych środków naprawczych na podstawie błędnego raportu, albo, co jest jeszcze gorsze, cieszenia się, że wszystko jest ok, jeżeli raport jest dobry. No to jest takie narzędzie dla deweloperów, które bardzo łatwo można nagiąć, nie? Pod różne... No, można łatwo nagiąć, no. O, to chyba kończymy.